Hejka, dzisiaj postanowiłam zostać Tumblrger. Jak nie widziałeś odcinka, link jest w opisie, tak samo jak wszystkie social media. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla was odcinek, którego jeszcze nie było na moim kanale, bo to jest prankowanie. Tylko, że to nie będzie prankowanie jak wchodzę na ulicę, czy zabieram komuś czapkę, czy liżę po głowie. Tylko to będzie prankowanie przez internet. Będę pisać do mojej koleżanki tekstem piosenki Katy Perry Fajerwerki, tylko że on jest przetłumaczony na polski. Także będę pisać polskim tekstem i żeby nie było za łatwo, nie będę zaczynać od początku, zacznę od trzeciej albo drugiej linijki. Dobra, zacznijmy od hej. Napiszę hej i smutna minka. Hej, co się stało? Wiadomość mi się tutaj skopiowała, jak widzicie na screenie, i nie wiem czemu jest drugi raz hej. I teraz napisała halo. No i teraz zaczynamy od piosenki. Zacznijmy od drugiego wersu, czyli czy czujesz się czasem cienki jak papier? Do you ever feel this so paper thin? Jak papier. No tak, a co się stało? Ktoś ci coś powiedział, czy co? Smutna minka. Julka, co się stało? Fajnie, że się wkręcę, bo poprzednie 5 osób się nie wkręciło. Smutne. Dobra, dalej mamy... Jak domek z kart, jeden podmóg do zawalenia. Like a house of cards, one blow from caving in. No i teraz zaczęło się. Czy to jest prank? Serduszko. Nie zwracajmy na to uwagi, zignorujmy, piszemy dalej. Czy czujesz się czasem głęboko pogrzebana? Na 6 stóp krzyczysz, ale nikt się nie słyszy. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Jula, prank? Dobra, więc teraz musimy się chwilę oderwać. I... napiszmy jej takie, jaki prank i smutne minki i kontynuujmy piosenkę. Czy wiesz, że tam jest ciągle szansa dla ciebie, bo jest w tobie iskra, musisz tylko. Dobra. Jaki prank. Do you know that there's still a chance for you? Cause there's a spark in you, you just gotta... Dobra, czekamy. Co się dzieje? Halo, odpisz, smutna minka. Dobra, kontynuujemy. Kurde, ale mi teraz jej szkoda. Dalej jest wzniecić ogień i pozwolić mu świecić. Zawładnąć nosem jak 4 lipca. O Boże, mil wiadomości. Jula, powiedz co jest. Powoli się zaczynam martwić. Julka, odpisz, bo zadzwonię. Jula, gdzie jesteś? W domu? Lol. Julka, odpisz, bo się ciebie martwię. Proszę. Dobra. Zakończyliśmy na tym 4 lipca. No to teraz refren. Bo kochani, jesteś fajerwerkiem. Ja napiszę, bo kochana, jesteś fajerwerkiem. Bo kochana. Jesteś fajerwerkiem. Śmiało pokaż im, ile jesteś warta. Dam takie emoji z ogniem. Napisała to sprawę, żeby mówił och, och, och. I to jest dalszy tekst tej piosenki. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Króciutki był, ponieważ szybko moja koleżanka ogarnęła, o co chodzi. Ale przynajmniej nie na tyle szybko. Nie tak szybko, jak skapnęły się inne osoby. Także można powiedzieć, że prank się po części udał, bo doszliśmy jednak do tego referenu i się mega z tego cieszę. Jeżeli filmik się spodobał, zostaw łapkę w górę, dobijemy 2500, będzie kolejny odcinek, jak wkręcam kolejną osobę. Ten odcinek jest już nagrany. Jest świetny. Można powiedzieć, że 100 razy lepszy niż ten. Jeśli będzie 6000 lajków, wstawiam go jutro. Natomiast jak będzie 2,5, filmik pojawi się za tydzień. Także tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że dobijemy 2500 lajków. Jeżeli jesteś pierwszy na moim kanale, ten film się spodobał, nie zapomnij o subskrypcji. Będę bardzo wdzięczna, nie dość, że będziesz wspierać moją pracę. Tu będziesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, które będą od twojej ukochanej Juleczki. Także jeszcze raz dziękuję, dzięki, że się bawiłam, widzimy się w kolejnym odcinku. Buziak, sos.